Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 17. Komentarz Charlesa Henry'ego McIntosha. Różne rozporządzenia. Ofiara bez skazy. Zanim zajmiemy się bliżej treścią tego rozdziału, chciałbym przypomnieć najpierw, że podział pism na rozdziały i wersety jest ludzkim dodatkiem, który niewątpliwie jest bardzo pożyteczny dla orientacji. Często jednak dokonany jest nierzeczowo i nie można pogodzić go z kontekstem. Tutaj widzimy przykład, że ostatni fragment 16 rozdziału bardziej pasuje do naszego rozdziału 17 niż do poprzedniego. Bóg nie mógł zadowolić się zachowaniem czysto zewnętrznej formy. Izrael mógł być może polikwidować posągi Aszery i trzymać się nauki o jedynym Bogu, przy tym wykazać się jednak ewidentnym brakiem zaangażowania serca w ich służbie Bogu. To dlatego czytamy: nie będziesz ofiarował Panu Bogu swemu cielca ani owcy, na których jest wada, jakikolwiek brak, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Werset 1 rozdziału 17, 5 Księgi Mojżeszowej. Jedynie coś absolutnie doskonałego pasowało do ołtarza i odpowiadało myślom Bożym. Złożenie ofiary posiadającej wady zdradzało, że serce nie biło niepodzielnie dla Boga i udowadniało brakujące zrozumienie tego, co jest godne Pana. Próba złożenia takiej ofiary była jednoznaczna z bluźnierstwem, gdyż było to tak, jakby składający ofiarę powiedział: dla Boga wszystko jest wystarczająco dobre. Z głębokim oburzeniem Duch Boży podnosi głos przez usta proroka Malachiasza przeciwko takiemu bezbożnemu postępowaniu, co czytamy w Malachiasza 1 rozdział od 7 do 14 wersetu. Ze słów proroka daje się wyczytać także poważne napomnienie skierowane do Zgromadzenia Bożego, napomnienie do autora i czytelnika tych linijek. Czy możemy zawsze powiedzieć o naszej domowej i publicznej służbie Bożej, że wykonujemy ją z głębi serca, w duchu autentycznej bojaźni i szczerości? Czy nie znajdujemy w tym czegoś, co przypomina nam złożenie kulawego, ślepego lub chorego zwierzęcia? Czy w naszych modlitwach nie widać często tak wiele czystej rutyny i przyzwyczajenia? Jakież rozproszenie i duchowa posucha dają o sobie znać nawet przy stole Pańskim? Jakże często zdarza się, że fizycznie jesteśmy tam co prawda obecni, ale nasze serca wypełnione są innymi rzeczami, zaś nasze myśli szybują gdzieś w przestworzach. Jakże często nasze usta wypowiadają słowa, które nie są wiernym odzwierciedleniem naszego duchowego stanu. Jakże często nasz śpiew przekracza dalece nasze rzeczywiste uczucia i doświadczenia. Jakżeż zawstydzająca i obłudna powierzchowność wychodzi na jaw, gdy zdarza się okazja, by nasze dary wrzucić do skarbca Pańskiego. Jakże rzadko czynimy to w zgodzie ze słowem apostoła, według tego, jaką mu się powodzi. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 2 werset. Albo w usposobieniu biednej wdowy, nie posiadającej nic oprócz 2 denarów, które wrzuciła bez wahania do skarbnicy, zamiast zachować sobie choćby 1 na swoje utrzymanie.
W ciągu tygodnia pewnie nie jedną złotówkę zużywamy bądź nawet marnujemy na nasze własne zainteresowania i zbyteczne rzeczy. Ale jakże powściągliwi okazujemy się, gdy w niedzielę rano stają przed nami potrzeby dzieła Pańskiego i ubogich. Myślmy częściej o tym, że nie należymy do siebie samych, lecz zostaliśmy wykupieni za drogą cenę. Jesteśmy dłużni nie tylko to, co najlepsze, lecz wszystko, kim jesteśmy i co posiadamy, temu, który sam się za nas wydał. Czy nie musimy wszyscy uznać tego z głębi serca? Chciejmy urzeczywistniać to także w naszym życiu. Chciejmy w naszym postępowaniu zamanifestować, do kogo należymy i komu służymy. Oby nasze serca i ręce, obyśmy cali poświęcili się służbie naszego Pana.